Cześć, dzień dobry, witam was w następnym vlogmasie. Dzisiaj kolejny dzień w trasie. Właśnie się ogarnęłam, ubrałam nasz t-shirt Only Good Vibes od Wowkow. Przód klasyczny z delikatnym haftem, z tyłu duży nadruk. I do tego wzięłam taką różową bluzę z reniferem. Ubieram się i lecimy do samochodu. Słuchajcie, dojechaliśmy do Warszawy, ja jestem bez makijażu, nie malowałam się tym razem w aucie, bo będę malowana na live, więc stwierdziłam, że bez sensu się malować i tak będziemy to zmywać. Jesteśmy w Warszawie i przed live'em widzimy się z Weroniką i Patrykiem, Weroniką Jaguś i Patrykiem Szczepanikiem. Także udało nam się złapać na takie szybkie jedzonko i lecimy do knajpki azjatyckiej, nie? Tak. Ubrałam sobie dzisiaj stylowaczkę świąteczną, mam świąteczną bluzę, pod spodem t-shirt Wowkow. Tutaj w ogóle na tej ulicy, na której jest restauracja, stoi straż miejska i nie mogliśmy zaparkować przy restauracji, gdzieś przy ulicy, tylko musieliśmy stanąć na parkingu podziemnym, płatnym. No ale cóż, biegniemy do knajpki. W ogóle zimno tutaj jest, mam wrażenie, że zimniej niż u nas. Nie pada na pewno. No nie pada, tak. Przechodzimy właśnie przez Chmielną i zobaczcie, jak ładnie jest oświetlona góra. Nie wiem, czy to są prywatne jakby okna i ktoś sobie tego zdobił mieszkanie, czy to ta restauracja, nie wiem. Zamówiłam sobie makaron z krewetkami. Werka, ty wzięłaś risotto? Ja wzięłam risotto imbirowe z jakimiś grzybami. Bardzo ładnie wygląda też. Ty masz, Patryk, co? Kurczę, tofu wziąłem, ale z jakimś sosem rybnym. Ja go nie skorzystam, ale czy to będzie smakować. A Kacper ma co? Steka. Kacper ma steka. Pojedliśmy, teraz idziemy wszyscy razem pod miejsce, gdzie ja prowadzę live'a. Weronika i Patryk też stwierdzili, że nas odprowadzą na tą Smolną do Doktor Makeup, więc idziemy razem. Jedzonko było bardzo smaczne, restauracja ogólnie taka bardziej ekskluzywna, było dość drogo, ale smacznie, więc to się liczy, to jest ważne. Jestem już na miejscu na Smolnej 40, ponieważ Doktor Makeup ma tutaj swój salon, atelier Stylismo. Pięknie w ogóle wszystko wystrojone. Wchodzę i szukam, gdzie to dokładnie jest. Jestem już na miejscu u Marty i przygotowujemy się, co? Tak, no oczywiście. Zaraz pełna gotowość będzie. Dokładnie, działamy. Jesteśmy już z Martusią po live'ie. Cały makijaż wykonany oczywiście kosmetykami Mia. Marta tutaj sobie uprząta? Sprząta, dokładnie. Sprząta cały nasz taki background, tak. I możecie sobie zerknąć na artystyczny nieład. Wszystko tak. Tutaj stworzone. Bardzo ci dziękuję. Nie mogłaś nagrać przed? Hello! No tak, jakoś wyszło, że się spieszyłyśmy przed live'em, tak. I nie było chwili, ale pokazujemy wam teraz efekt końcowy. Piękny, świeży makijaż, idealna propozycja na święta, zapisany live, także zapraszamy na profil Mia. Dokładnie, wracajcie i oglądajcie. Zdecydowanie. Wczoraj wróciliśmy po live'ie do domu około 1 w nocy. Ja jeszcze przez 1,5 godziny ogarniałam vlogmas, żeby wysłać materiał i żeby załadować vlogmas na kolejny dzień. Także poszłam spać przed 3. Wstałam przed 9. Na 10 miałam wizytę u okulisty. Okazało się, że mam pogorszoną wadę wzroku. Tak właśnie ostatnio coś czułam, że chyba mi się pogorszył trochę wzrok, bo gorzej widziałam w soczewkach. No i dzisiaj byłam na kontroli, na badaniu komputerowym i faktycznie o połówkę mi się powiększyła wada na tym oku, o minus pół, czyli no dość sporo. Będę miała teraz nowe soczewki z nową mocą. A co do aparatu, bo we wczorajszym filmie wspomniałam wam o tym, że wiem już, kiedy będę ściągać aparat. Będę ściągać aparat w lutym 2020 roku, czyli już za niecałe 3 miesiące. Bardzo się cieszę. Z jednej strony lubię aparat, ale z drugiej strony no o wiele wygodniej będzie mi bez. Teraz przyjechałam do biura i przygotowuję paczkę dla mojego montażysty. Mamy kilka osób, z którymi współpracujemy na co dzień. Oprócz tego, że mamy Natalię, która pracuje z nami codziennie w biurze, no to mamy właśnie kilka takich osób, które pracują bardziej zdalnie, czy montażysta, czy jakieś tam kwestie graficzne i tak dalej. No i jeśli jestem zadowolona z czyjejś pracy, podoba mi się czyjaś praca, to zawsze robię taką po prostu paczkę w formie małej premii, paczkę kosmetyczną.
Może Kuba będzie mógł sobie rozdać produkty czy mamie, czy siostrze, czy dziewczynie. Także biorę się za przygotowanie paczuszki. Paczka spakowana, trochę pielęgnacji, trochę makijażu. Zamykam i biegnę do domu otwierać kalendarze. Jestem w domu, lecimy z kalendarzami. Zaczniemy sobie od kalendarza z Devoty Shopu tradycyjnie. Dzisiaj otwieram numer 17. Malutka 17 dzisiaj. Taki drobiazdek. I mamy tutaj chyba jakąś maskę. Tak, maska odświeżająca, różana. Lind w Lindzie. Tak samo szukamy 17 okienka. Mam cukieras zielony. Sinsay. Już coraz mniej okienek. Zobaczcie, jak pusto się zrobiło. 16 otwarta, tu jest 17. O, ładne, ładne. I zobaczcie, są to kokardki z czerwonymi takimi wytłoczeniami, śliczne też. I jeszcze mamy wielki kalendarz. U, rozwala się już. 17. 17, 17 jest tutaj. I w 17 mamy muesli pomarańcza, biała czekolada i ciemna czekolada. Wyleciałam w ogóle dzisiaj w domu do tego okulisty w dresie i wyszłam i w windzie zauważyłam w lusterku, że jest trochę pomięty. Chyba go nie wyprasowałam po osiągnięciu z wieszaka, no i włożyłam do szafy, a rano tak się śpieszyłam, że nawet nie zauważyłam, że jest taki trochę wymięty. Ale dres, więc aż tak bardzo nie było widać. Dobra, żegnam się z wami, dziękuję wam za tego vlogmasa. Lecę pracować, bo mam tyle rzeczy do zrobienia dzisiaj, że się chyba nie odrobię tak szybko. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro. Pa!